26 czerwca 1974 roku Grzegorz Lato strzelił gola na 1-0 w mundialowym meczu przeciwko Szwedom. Właśnie to wydarzenie opóźniło nieco start 12 już opolskiego festiwalu. Wynik wprawił w dobry humor publikę, która zasiadła naprzeciwko sceny, tym razem udekorowanej w kilkadziesiąt miniaturowych wież piastowskich. Obowiązkowo w towarzystwie parasolek, które stały się nieodzownym elementem festiwalu. Na opolskiej scenie tym razem Maryla Rodowicz śpiewała o obfitych plonach w piosence napisanej przez Agnieszkę Osiecką specjalnie na centralne dożynki. A Daniel Olbrychski wykonał pełną dramaturgii interpretację utworu Koń darowany. Koń na bieguna, koń na bieguna, nad głową bieguna krumak, nad głową ula czuł jak strula, czterokopytna duma. Na scenie pojawił się także chór Politechniki Szczecińskiej, który towarzyszył Elżbiecie Wojnowskiej w utworze Zaproście mnie do stołu. W 1974 roku swój największy przebój wyśpiewała Anna Jantar. Słońca w całym mieście, nie chciałeś tego jeszcze popatrz, au, popatrz. Prawdziwym objawieniem 12 festiwalu stała się Danuta Rin. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Za występ artystka otrzymała nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Opola i na wiele lat podbiła serca publiczności. Gdzie te chłopy? Yeah.